Tajemnicza śmierć mężczyzny na drodze S1 w Mierzęcicach pomiędzy Siewierzem i lotniskiem w Pyrzowicach. W nocy na jezdni zostało znalezione ciało mężczyzny. Na razie nie wiadomo, w jaki sposób stracił życie i kim jest. Tuż przed północą służby otrzymały informację o tym, że kierujący samochodem osobowym najechał na leżącego na drodze mężczyznę na drodze S1 w Mierzęcicach. Ze wstępnych ustaleń wynika, iż 22-letni kierujący pojazdem Renault jechał w kierunku Katowic. Nagle w pewnym momencie najechał na znajdujące się na lewym pasie jezdni ciało mężczyzny. Z relacji świadków wynika, iż nie był to jedyny pojazd, który najechał na to ciało. Na miejscu pracowali policjanci drogówki, grupa zdarzeniowa wraz z technikiem kryminalistyki. Wykonywaliśmy czynności pod nadzorem prokuratury. Na razie nie wiadomo, co dokładnie się stało, a policja bierze pod uwagę różne scenariusze. Nie wiadomo, czy mężczyzna żył w momencie, gdy przejechał po nim samochód. Zagadką jest również jego tożsamość, bo nie miał przy sobie żadnych dokumentów. Sprawę wyjaśnia policja pod nadzorem prokuratury.